bardzo dobrze. A ich nowy album inny od tego, co robili przed 15 laty. Zespół się ciągle rozwija i to, co teraz komponują, odpowiada naszym czasom. Widzowie, którzy oglądali koncerty w tym roku, akceptowali tę muzykę. Myślę, że Slaves and Masters to wspaniała płyta. Dobra muzyka, muzyka wysokiej klasy, nie starzeje się. To świadczy o tym, że to jest dobra grupa, skoro dwa pokolenia ją słuchają. Ja przyjechałem z Bochni, to jest 40 km jeszcze za Krakowem. To jest dla mnie najwspanialsza grupa na świecie. Powiem szczerze, że dużą wierzę dwoma kolumnami sprzedają za 1 000 000 zł, żeby tylko tej łącznie tu przyjechać. Słuchamy tego. Ja na przykład od podstawówki. Tam, dara, tam, dara, tam, dyry, tiu, tam, blam, ciu, 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 ciu. Ostatnia płyta by była bardzo dobra, gdyby był właśnie Goz Gilana. To można tyle powiedzieć, bo po prostu muzycy się nie zmienili, ten sam styl. No i który wypracowali przy latach, bo wszystko się opiera na korzeniu parplowskim. Nie byłoby takich zespołów typu Iron Maiden czy tak dalej, bo wszyscy się na nich wzorowali. U nich można zauważyć to, że każdy koncert jest inny. Nie ma takich wyuczonych, sztucznych jakichś gadżetów, że na każdym koncercie te same teksty, te same zapowiedzi, tylko... Na każdym koncercie wydaje mi się, że to jest jakieś spontaniczne. Robią niesamowite rzeczy z muzyką. Czują się po prostu bardzo luźnie i mają śmiałe improwizacje, które po prostu nieraz są idealnie ze swoimi studyjnymi pierwowzorami, a nieraz nagle zmieniają się, kto inny zmienia tempo, kto inny improwizuje co innego i świetnie się rozumieją. Kocham Deep Purple. Dla mnie to jest wszystko. Hard rock, heavy metal, klasyczne, to wszystko muzyka. My ciągle trwamy przy muzyce, którą lubimy i którą gramy od ponad 20 lat. Myślisz, że nie ma znaczenia, jaką muzykę się gra? No, ważne jest, jaką muzykę się lubi, jaką się ma w sercu. Równą satysfakcję sprawia mi granie muzyki klasycznej, folk czy hard rockowej. Muzyka ciągle pożycza od tego, co dokonano wcześniej i zmienia się trochę, to stały cykl. Mamy oczywiście modę w muzyce, pewne trendy, ale jedną z dobrych cech hard rocka jest to, że nie ulega tym trendom. Jeżeli już mówimy o modzie, teraz jesteście pewni, że postąpiliście słusznie, udowodniliście, że jesteście potężni, ale czy w 1984 roku mieliście pewność, że wszystko pójdzie dobrze? Nie. Czyja to była wówczas decyzja? No, całego zespołu, ale osobiście myślałem, że Liverpool to grupa lat 70. Że to, co się stało, było muzycznym fenomenem lat 70., który się nam przydarzył i wywołany był przez ludzi, a my nie mieliśmy na nich wpływu.
Myślałem, że jeżeli go spróbujemy zreformować, stanie się anachronizmem, jakąś niemodną starością. Ale gdy zaczęliśmy znów razem grać tę muzykę, którą najlepiej czujemy, zrozumiałem, że jeszcze wiele możemy razem stworzyć. Przestałem się przejmować tym, co piszą krytycy i w ogóle, bo byłem pewny, że po prostu muzyka jest najważniejsza. Czyli uwierzyliście, że dobra muzyka to wszystko, czego potrzebuje świat. I hope so. Take a
Thank you! How you doing?